Dwa i najważniejsi kandydaci na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych mają łącznie 160 lat. Jeden z nich ma problemy z prawem, a drugi, jeśli wierzyć amerykańskiej prasie, coraz większe problemy ze zdrowiem. I szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, co w tej kampanii może się okazać problemem większym. Przez cały maj dziennikarze zastanawiali się, czy Donald Trump teoretycznie mógłby prowadzić kampanię z zakrat. Choć powiedzmy sobie szczerze, że akurat taki wariant wydaje się być niemal nieprawdopodobny. No ale już jest czerwiec, no i dziś publicyści zastanawiają się, czy Joe Biden będzie mógł prowadzić kampanię w ogóle. Brzmi jak niezły amerykański cyrk? Być może, ale to jest taki cyrk, w którym świat się nie śmieje. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem kanału Zero jest STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Uściślając, 82 lata Joe Biden skończy w dwa tygodnie po listopadowych wyborach. No i już podczas pierwszej jego kampanii wyborczej, 4 lata temu, było słychać bardzo dużo głosów, że może się okazać, że na ten urząd jest po prostu za stary. Takie głosy oczywiście najdosadniej i najgłośniej słychać było z ust Donalda Trumpa, który młodszy jest od Joe Bidena o aż 4 lata. Ma lat 78. Ale oczywiście, jak chodzi o wiek, nie tracił żadnej okazji, żeby ten wiek swojemu konkurentowi wypomnieć. Przez całą czteroletnią kadencję Joe Biden, sztab Donalda Trumpa wytykał mu wszystkie możliwe wpadki, a 46 prezydent Stanów Zjednoczonych dawał powodów do wytykania całkiem sporo. No, ale od kiedy tymi. Zachowaniami obecnego urzędującego prezydenta zainteresowali się poważni opiniotwórczy dziennikarze, to dyskusja weszła na zupełnie nowy poziom. Artykuł o stanie zdrowia Joe Bidena pojawił się niedawno w dzienniku Wall Street Journal, czyli jednym z najbardziej opiniotwórczych i najbardziej wyważonych w Ameryce periodyków. No i wygląda na to, że jest o czym rozmawiać. Dziennikarze twierdzą, że zwierzali im się politycy i z jednej i z drugiej strony amerykańskiej barykady. Demokraci, Mówili o tym, że prezydent na spotkaniach z nimi mówi tak cicho i tak niewyraźnie, że właściwie trudno go zrozumieć. No, a oczywiście republikanie mówili o tym, że e, ma, mają wrażenie czasami, że Joe Biden nie wie, gdzie jest, że jest uzależniony od notatek i bez nich w ogóle nie jest w stanie prowadzić rozmowy. Wygląda na to, że sytuacja jest na tyle poważna, że Biały Dom postanowił zareagować. Dementowali, mówili, że stan zdrowia prezydenta jest doskonały i robili to na tyle zapalczywie, że zainteresowało się stanem zdrowia prezydenta dużo więcej gazet. A zainteresowały się nie tylko gazety, ale też zainteresowały się media społecznościowe. I teraz pojawił się w nich taki trend, że Amerykanie naśladują Joe Bidena. Ale sami Państwo zobaczcie, to chyba nie jest powód dla sztabowców Joe Bidena do triumfu. Cechowo dla pr Białego Domu. Joe Biden w kilka dni po publikacji właśnie tego artykułu w Wall Street Journal pojechał do Normandii na 80. rocznicę lądowania aliantów we Francji. No i to był prawdziwy D-Day dla prawicowej amerykańskiej prasy. obrazki na których Joe Biden podpiera się o Emanuela Macrona, obrazki w których chce siadać na krześle, które tam nie istnieje, obrazki w których nie wie właściwie gdzie jest i Końcowy obrazek, kiedy jego żona Jill wyprowadza go w połowie tych uroczystości dały naprawdę dużą pożywkę dziennikarzom. Na Platformie X zawrzało. Media oczywiście podjęły temat natychmiast. Natychmiast podjął też temat oczywiście Donald Trump. na no ten już wcześniej prosił o to i domagał się, aby przed debatą, na którą zgodzili się obaj kandydaci, poddać Joe Bidena testom na obecność narkotyków. 45, czyli były prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Joe Biden nie będzie w stanie wytrzymać takiej mocnej, silnej, męskiej i długiej dyskusji podczas debaty bez żadnych wspomagaczy, bo po prostu powinien wtedy, jego zdaniem, bez tych wspomagaczy zasnąć. No ale to oczywiście nie jest nic nowego, bo panowie już cztery lata temu mieli taką dyskusję i Donald Trump również prosił o to, aby Joe Bidena poddać takim testom. Sam również gotów mówił, jest poddać się takim testom, no a Joe Biden właśnie wtedy, te cztery lata temu, taką propozycję w ogóle na Nazwał absurdalną, no i nie trudno zgadnąć, że to tylko podsyciło plotki o tym, że Joe Biden jest faszerowany przez swój sztab jakimiś niedozwolonymi substancjami. No w tym roku będzie jeszcze raz taka dyskusja, ta debata będzie 27 czerwca, także dużo czasu na naprawienie tych pijarowych wpadek zespół Białego Domu nie ma. Tak więc na wydarzenia w Normandii zareagował od razu internet, zareagowała prasa. Zareagował oczywiście Donald Trump, nie zareagował za to Biały Dom. Głównym argumentem zwolenników Joe Bidena, ale też sztabowców z Białego Domu są oficjalne i jawne badania prezydenckie, które prezydent Joe Biden przechodzi regularnie co roku i ich wyniki są oficjalne. Można tam przeczytać, że Joe Biden cierpi na lekki artretyzm, na refluks żołądkowy, który powoduje u niego chrypkę, na kilka jeszcze takich drobnych schorzeń, które znane są osobom w podeszłym wieku. No ale najciekawsze jest to, czego nie przebadano u 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie zrobiono mu bowiem testów poznawczych. Krótko mówiąc, zbadano Joe Bidena pod względem zdrowia fizycznego, a nie zbadano jego zdrowia psychicznego. No i oczywiście dziennikarze w Białym Domu pytali o to rzeczniczki, która była takimi pytaniami dość zirytowana. Krótko odpowiadała, że prezydent przechodzi testy poznawcze każdego dnia. Zresztą, the president doesn't need a cognitive test. that is not my assessment. that is not my assessment. that is the assessment of the president's doctor. Uh, that is also the assessment of the neurologist uh, who has also made that assessment as well. and, you know, and you've heard us say this, and i'll reiterate this, the president's doctor has said, if you look at what this president, the president who is also the commander-in-chief, he passes a cognitive test every day. every day. Milczenie Białego Domu w tej kwestii ma bardzo długą tradycję. Wszystko się zaczęło 100 lat temu, gdy Woodrow Wilson przeszedł kolejny udar. Przez 7 miesięcy w Białym Domu rządziła jego żona, Edith. Edith chodziła na spotkania gabinetu, podejmowała decyzje, a gdy w pewnym momencie już kongresmeni się zaczęli dopominać o spotkanie z prezydentem. Bo jego stan zdrowia udało się ukryć nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed wszystkimi politykami na kapitolu. Więc gdy oni zaczęli się domagać spotkania z prezydentem, była w stanie tak go do tego spotkania przygotować, tak go usadzić, że nie było widać ani, że jest sparaliżowany, ani że w ogóle cokolwiek z nim było nie tak. Był rok 1919. Cała sprawa wyszła na jaw dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, bo wtedy wygadali się synowie ówczesnego. Lekarza prezydenckiego. Dzisiaj by to nie przeszło. Ale największa mistyfikacja, jak chodzi o zdrowie prezydenta Stanów Zjednoczonych, miała miejsce podczas wszystkich czterech kadencji Franklina Delano Roosevelta. Od 1939 roku cierpiał na polio. Poruszał się na wózku. Ale takich zdjęć, i filmów, gdy widać go właśnie na wózku, raczej nie znajdziemy. Wtedy sztabowcy Białego Domu bardzo dbali o to, żeby prezydent wyglądał godnie, żeby był okazem zdrowia. I dlatego, jeżeli była jakaś konferencja prasowa, czy musiał przemawiać do narodu, to chodził o kulach, czy podtrzymywali go asystenci, wszyscy go Stawiali przy pulpicie i wtedy mówił wyprostowany. I takich zdjęć znajdziemy całą masę. Ewentualnie zdjęcia, gdy siedzi w fotelu, co wydaje się być doskonale normalne. No ale stan jego zdrowia naprawdę był kiepski. Franklin Delano Roosevelt rządził przez aż cztery kadencje, bo wtedy amerykańskie prawo tego nie zabraniało. Jego lekarz badał go przed startem w czwartej kampanii i mówił mu otwarcie. Nie jesteś w stanie dożyć końca tej kadencji. Prawdopodobnie umrzesz pełniąc urząd. No ale Roosevelt się uparł, a oficjalne ogłoszenie, które wydał dr McIntyre, brzmiało tak: zdrowie prezydenta jest absolutnie najlepsze, od kiedy go kiedykolwiek badałem. Badam go od 12 lat. Nie ma najmniejszych problemów zdrowotnych. Roosevelt zmarł kilka miesięcy później. Johna Fitzgeralda Kennedy'ego oczywiście wszyscy pamiętają jako tego młodego, energicznego, pełnego werwy e, polityka, który nada nowy ton energicznej nowej Ameryce. Zdjęcia, gdy uprawia sport, gdy biega, gdy wita się ze wszystkimi, to był ulubiony temat amerykańskiej prasy początku lat 60.. No i patrząc na takie właśnie zdjęcia, chyba trudno uwierzyć, że prezydent każdego dnia musiał brać 12 tabletek, w tym bardzo silne leki przeciwbólowe. Cierpiał na chorobę Addisona, a ból pleców tak naprawdę doskwierał mu przez cały czas, ponieważ był już po dwóch nieudanych operacjach kręgosłupa. Plecy bolały go i w dzień, i w nocy. I tylko w niewielu sytuacjach możemy to zobaczyć na filmach. To jest jedna z tych nielicznych. Sztabowcy Kennedy'ego milczeli, milczeli dziennikarze, ale w pewnym momencie przestali milczeć lekarze, którzy zobaczyli wyniki badań Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, i z tych badań wynikało, że gdyby nie został zastrzelony podczas Kampanii wyborczej to mógłby nie dożyć końca drugiej swojej kadencji. W latach 80. z kolei Ronald Reagan kupił niemal całą Amerykę swoimi błyskotliwymi przemówieniami, z e, dowcipnymi puentami, spontanicznością, mimo że ubiegając się o drugą kadencję, był najstarszym do czasów Donalda Trumpa kandydatem na prezydenta z jego wieku właściwie nawet nie żartowano. Wszyscy Reagana kupowali takim, jaki był. A już wtedy miał podobno początki Alzheimera. No i tutaj też, tak jak w przypadku Woodrowa Wilsona, w sukurs przychodziła żona. Jest dosłownie tylko kilka takich filmów, na których widać, jak Nancy Reagan sufluje mu odpowiedzi na pytania dziennikarzy. To jest jeden z tych filmów. Mimo to Reagan dokończył kadencję jako najstarszy do czasów Donalda Trumpa, ale też jeden z najbardziej uwielbianych amerykańskich prezydentów. Sztabowcy kolejnych starszych od Reagana kandydatów na prezydenta, czyli Donalda Trumpa i Joe Bidena, z których najprawdopodobniej Amerykanie w tym roku będą musieli wybrać lokatora Białego Domu, wyciągnęli wnioski. Lekarz Donalda Trumpa już podczas jego pierwszej kampanii wyborczej w 2016 roku wydał oświadczenie o jego zdrowiu, w którym można było przeczytać, że Donald Trump będzie Najzdrowszą osobą, która kiedykolwiek była wybrana na prezydenta. Jego zdrowie jest fenomenalne. Dziś po ośmiu latach raczej nikt się nie spodziewa, że takie oświadczenie będzie inne. Asztabowcy Joe Bidena postanowili ograć jego wpadki i zamienić je na korzyść kandydata. Chcieli stworzyć bohatera dla starszych Amerykanów. Joe Biden zaczął pojawiać się nawet na oficjalnych uroczystościach w butach sportowych. Starsi Amerykanie zaczęli go naśladować, a tymi butami zainteresowały się najpierw portale plotkarskie, a potem nawet pochylił się nad obuwiem prezydenta sędziwy The Times. Te buty zostały nazwane Air Joe. To oczywiście jest odniesienie do Air Jordan, czyli butów zaprojektowanych specjalnie dla legendy koszykówki Michaela Jordana, które miały sprawiać cuda. Air Joe być może cuda też mają szansę sprawić, bo od tego czasu, od kiedy Joe Biden je nosi, nie potknął się, nie przewrócił, nie spadł ze schodów, więc być może jest to właśnie ich zasługa. Prawdziwym testem dla Joe Bidena będą faktycznie te najbliższe miesiące, kiedy będzie prowadził kampanię wyborczą, a ta kampania wydaje się, że będzie bardzo ostra, bardzo zacięta, no i wyczerpana. Dla 82-letniego aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas tych miesięcy będzie musiał przekonać nie tylko Amerykę, będzie musiał przekonać cały świat, że przez cztery kolejne lata będzie umiał podjąć odpowiedzialne, świadome i dobre decyzje. Znów nie tylko dla Ameryki, ale także dla całego świata. A zmierzyć się będzie musiał nie tylko z Donaldem Trumpem, nie tylko z prasą, ale także z faktem, że jego syn właśnie został uznany winnym oszustw podczas kupowania broni i grozi mu nawet 25 lat więzienia. Jeśli Joe Biden po raz kolejny wygra wyścig o Biały Dom, to zakończy swoją drugą kadencję mając 86 lat. To oczywiście będzie amerykański rekord, ale umówmy się, że w kwestii tak ważnej jak to kto będzie rządził tym supermocarstwem, to rekordy długowieczności to nie jest akurat to, czym cały świat się ekscytuje. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.